Tak. To też warto się ustawić. Uważajcie tylko, żeby nie spalić rękawiczek. Większość biegaczy, być może nawet wszyscy, są już na mecie. Kilkarze jeszcze na pewno będą tutaj powoli do nas docierać. Pozdrawiamy pana serdecznie. Aleksander Ludkowicz. Mamy wielką satysfakcję, że również pana widzimy. Aleksander Rutkowski, 441. Zawsze tak jest, że nie wszyscy, którzy się zapisali, docierają na start. Niektórym przeszkadza zdrowie, inni mają po prostu jakieś obowiązki, które przeszkodzą w dotarciu, ale cieszymy się, że jesteście wy, że wy zdołaliście dotrzeć. Pierwotnie 312 biegaczy się zapisało, 116 kilkarzy, 58 osób do rowerów się zgłosiło. Z numerem 157 na mecie znów mamy okazję poświęcić więcej czasu zawodnikom. Kacper Miły. Kacper Kozera. Filipek. Jak najbardziej oczywiście. Nie zimno ci? Kacper, rocznik 2000. Złoty rok polskiego sportu, igrzyska w Sydney, pamiętamy, zwłaszcza nieco starsi z nas, na tym, że kolego nie pamiętasz. Biegłeś? Biegłem. Jak było? Na rowerze. No i super, piąteczka. Przybijamy piątkę, mamy witamy zawodników. I no właśnie, patrzymy tutaj, pokazują mi zawodnicy. Ale grupka, rewelacja, ile sił na finiszu. No, też bym tak chciał. Bluza na bok, a tutaj wspaniały finisz. Właśnie kogo? Już wam mówię z wielką radością. Tomek Juk, Marysia Juk i Kuba Stochaj. 2007-2011. To są lata, w których rodzili się, przychodzili na świat mieszkańcy Połczyna i Mirosławca. Wspaniale. A teraz dziękujemy bardzo. Kijkarze, ja tutaj niewiele widzę, ale dziękuję za każdą podpowiedź. Witamy kijkarzy. No pani tutaj w czołówce, zdecydowanie. Z numerem 124. Brawo dla tej zawodniczki w jaskrawej bluzie i z uśmiechem na twarzy. O to chodzi. Roxana Tesmanski. Pozdrawiamy. A za Roxaną Krzysztof Kazimierczak z Opalenicy. Nie przeszkadza brak spodni sportowych. Mamy dżinsy, mamy chęci i to jest najważniejsze. Dobra, jedziemy dalej. 51,5 minuty, a to już dwoje kolejnych zawodników z kilkami w dłoniach. Pozdrawiamy serdecznie i witamy razem z nami. Michał Deling i Agnieszka Szeremeta. Dwa różne pokolenia, ale jedno serce do sportu. No wspaniale, bardzo się cieszę. Mirosław Dolemba. O, młody człowieku, jak było? Przebiegłeś całą trasę, choćby tam na buciu, to musimy się ustawić. Całą trasę? Tak! Witam, i jak było? Powiedz mi, zmęczyłeś się trochę czy nie? Właśnie widzę, że zmęczyłeś. Dobra, chłopie, idź do rodziny, jedzcie zupę, grzejcie się wspaniale. Widzę, że tutaj młodzi ludzie mają wspaniałą formę. Tak, zakładamy czapki, zakładamy. Nie chłodzimy się, bo łatwo o chorobę. A rodzice już nie mogą brać wolnego. Wiem, że chcielibyście mieć wolne od szkoły, ale rodzice nie. Bo muszą do pracy jutro iść. Co mamy dalej? Mamy dalej, słuchajcie, dobre informacje. Kasia Porębiak i Ewa Dziubczyńska na mecie. Wałcz po raz kolejny reprezentowany tutaj. I wspaniali kijkarze. Pozdrawiamy dwóch panów, którzy także do nas dotarli. Morsy, nasze morsy, które nie boją się mrozów, mówią nawet, że dzisiaj trochę za ciepło na morsowanie, są już na plaży, gdyby ktoś chciał współuczestniczyć albo popatrzeć, to zapraszam. Ja nie będę wchodził do wody na pewno, może w połowie lipca, ale nie dzisiaj, ale gdyby ktoś chciał, bo na pewno warto podziwiać, można się wybrać tam na plażę i zobaczyć, co ci ludzie wyrabiają. To jest naprawdę niesamowite. A więc morsy, ostatnio, w tych ostatnich latach, można powiedzieć, morsy wróciły do łask. W Polsce coraz więcej osób bawi się w zimowe kąpiele. Na pewno dobre dla zdrowia, choć także nie da się ukryć odrobinę ryzykowne. A my patrzymy, co tam się dzieje. Uhu, ostry finisz. Czy dasz radę do końca? Uważaj, bo tu ślisko.
Pozdrawiamy, świetnie. Rewelacja. Patrycja Protasiew z Bałca. Brawo. Pełna entuzjazmu i uśmiechu na twarzy jest z nami Patrycja. I kolejne osoby. Jadwiga Jankowska, Ewa Botmeja. Wałcz. Teraz kolejny. Jak tak patrzę na listę startową, to chyba pół Wałcza dzisiaj razem z nami. Świetnie. I następni zawodnicy, niektórzy zdecydowali się na udział w zawodach chyba w ostatniej chwili, bo nawet nie zważali na to, że może strój nie taki, ale ci, jak widzę, doskonale, to są kolejni państwo, którzy bawią się wspólnie. Biegnie Baratka, Beata Kamińska, Piotr Kamiński, Halina Protasiuk, witamy. Wałecka Ściema i nie tylko. A tam Mersy już w wodzie, zobaczcie, popatrzcie za siebie, moi drodzy. Wchodzą do wody i za chwilę będą, no może nie pływać, ale będą tam machać nam. Pozdrawiamy Mersy, trzymajcie się. Słyszę, słyszę, a my słyszymy i witamy was serdecznie. No naprawdę, podziwiamy, podziwiamy. Mersy wchodzą punktualnie o godzinie 13:06 do wody. Także w ten sposób radośnie ubogacić to biegowe, sportowe święto. O proszę, i kolejna zawodniczka na mecie. Fantastycznie. Zimowe butki. I już witamy kolejnych zawodników. Kornelia Przygoda, Iza Pestka. Kogo my tu mamy? Już tutaj zaznaczają mi troszkę osoby, ale witamy serdecznie kolejnych. I znowu wózeczek, który kawalerowi należy się jak złoty medal zwycięzcy igrzysk. Kawaler ze smoczkiem, on by chciał jeszcze, no ale niestety, bieg się skończył. 56 minut i niedługo pewnie ostatni do nas dotrą. Czekamy jeszcze na kilkarzy, a ci, którzy spóźnili się do wody z pierwszą turą morców, teraz tam na koniec po mostu docierają i pewnie też za chwilę wejdą do jeziora. Ania! Dwie, trzy błękitne koszulki pięknie się tutaj prezentują panie, które z uśmiechami na twarzach docierają do mety. Witamy! Ania Potępa, Grażyna Szulga i Ewa Bronowicka, oczywiście Wałcz, Szkoła Podstawowa Więź imienia Polskich Olimpijczyków. I następna grupa, Kasia na czele. Witamy Kasię, witamy także kolejne panie, które tutaj licznie reprezentowane są, Maria Anna i Ewa Piła Jastrowie i Okonek, miejscowości reprezentowane przez zawodniczki. Piękny pejzaż rozpościera się tutaj nad jeziorem. Miło to patrzeć, jak Wałcz się ładnie tutaj ulokował nad wodą. A na mecie witamy Damiana Wycisk. Damian, który daje dużo od siebie osobom niepełnosprawnym. O! I jeszcze na koniec uścisk młodego piłkarza. Orzeł 2010 Wałcz. Klub, który reprezentują zawodnicy, to już tutaj jedna nas dotarli. Miłosz Dękiewicz. Jak było? Fajnie było? Uśmiechnięci, chociaż na pewno zmęczeni. Zawodnicy, którzy teraz dobiegają wspaniale, z numerem 370. Kolejna zawodniczka i kolejny medal już wręczony. Mam nadzieję, że służby medyczne dzisiaj mają wolne. Wszyscy zdrowi? Wszyscy zdrowi? Bardzo się cieszymy, pozdrawiamy, dziękujemy, aby tak było. Morsy. Mamy nadzieję, że żelazne zdrowie mają i nie będą chorować, bo to się tak męczą w tej wodzie teraz. Ale jak widzę, to jeszcze grono osób w wodzie, to wiemy, że za chwilę będzie ich więcej niż nas tutaj na lądzie. Znowu 304, kolejny zawodnik dociera i tam kolejni zawodnicy mamy tutaj razem z nami. Pozdrawiamy, witamy serdecznie. Zuzanna Dygoń z Wałcza i kolejne osoby, Małgorzata Granińska, Monika Bartosiak, a na zegarze elektronicznym będzie już godzina, w którym rozpoczęło się dzisiejsze.
Podejrzewam, że niektórzy z biegających zdjęli koszulki i chcą dołączyć do tych artystów mrozu. Zobaczcie, jak dużo gromy morsów, żeby tam się nam nie potopili, słuchajcie. Ciasno się zrobiło na mostku, niektórzy już wychodzą, inni za chwilę znowu wskoczą do wody, ale słuchajcie, nie wszyscy, powoli, kto się nie czuje na siłach, ten powinien odpuścić i poczekać, aż zrobi się trochę cieplej. Trzynasta 11 to moment, w którym Monika Chroł i Agnieszka Bigon do nas dotarły. Pozdrawiamy Strączną i Bałcz. A tutaj, no właśnie, na jednym kole można powiedzieć, finiszujemy, brawo. Tutaj mieliśmy także relację na żywo. Filmowa kuleczka i medal Marek Kośka. Wspaniale. Oddajemy chipy, wybieramy się po grochówkę, po ciasto, po odrobinę ciepła przy piecu, który nam się już nagrzał na dobre. Gdyby ktoś zmarzł, to tym bardziej nie zapraszam tego, aby troszkę ciepła pozyskał. Jolanta Bożnica, Agnieszka Adamek, Monika Kolikowska, Mirosława Barbińska, Wałcz razy 4, też na mecie. Morsy już w większości pokąpili, inni jeszcze siedzą w wodzie, nie chcą wyjść, nie wiem dlaczego. A my popatrzmy, ile jeszcze zawodników na trasie. No ktoś tam jeszcze idzie. I wspaniale, godziny potrzebowali, żeby do nas dotrzeć. Nie spieszyli się, mieli uroki okolic i są już razem z nami. Pozdrawiamy Kazimierza Prędeckiego, Agnieszkę Prędecką z Bałcza. Miło was widzieć. Miłosz Krzyżowski i Patrycja Krzyżowska, to także Bałcz. I następna ekipa z wózkiem na czele. Wujku Radku, jadę dla ciebie. Piękny napis, jakże sympatyczny, radosny. Pozdrawiamy wujka Radku. Cała ekipa, która jest na trasie. Patrycja, Natalia, Małgosia, Urszula. Kolejne osoby, które docierają. Pozdrawiamy! Czekamy jeszcze na następnych zawodników. Na zawodniczkę, która dotarła. Julia Kozeras. Fotografia musi być. Tak. Gdzie jak nie przymycie, prawda? Tutaj mamy najlepsze widoki. No wspaniale państwo wyglądają. Medale można obrócić jeszcze w drugą stronę, żeby było wiadomo, co za bieg. O właśnie. Słuchajcie, bo zaraz was zdemolują, zobaczcie, tam jest ekipa. Zaraz jest przecinek idą. Będzie gorąco. Czekamy na kolejnych zawodników, którzy za moment pewnie się tutaj pojawią. Przyspieszamy, tak. I proszę, a dzieciątko zasnęło. Tak mu było miło, że sobie ucięła drzemkę. Koleżanka. Nie, Dorota Kuchu. Jola Lewandowska z Wałcza już na mecie. I jeszcze jedna grupka. Barbara Żebrowska, Stanisław Żebrowski, Żebrowska i Paweł Żebrowski. Wałcz ma dzisiaj powody do dumy, bo widać, że solidaryzujecie się z Radkiem, który waszego wsparcia potrzebuje. Nie tylko finansowego, ale może właśnie przede wszystkim takiego wsparcia mentalnego, gorących serc, które dają pozytywną energię i świadomość tego, że jest na kogo żyć, że jest na kogo walczyć o zdrowie i jest to był piękny symbol. Boże, 3 minuty i 19 sekund. To jest czas, który mamy na zegarze. Mamy jeszcze kolejną ekipę, która powolutku przemierza dystans tych 6 km z okładem. Nie wiem, co lepsze. Niektórzy wolą spacery w mrozie, a my dziś mamy mniej więcej plus 5. No to na pewno taka optymalna pogoda do zimowego wysiłku. Brawo, brawo! Witamy na mecie kolejną ekipę. Renata Tadek, Robek i Marcin, wszyscy z Wałcza, rodzinnie, dotarli do mety z uśmiechami. I to jest najważniejsze.
Pozdrawiamy morsy, które czerwoniutkie jakby się opalały na Teneryfie. Wyszły teraz z wody, no ale na pewno dalej trzeba by było wejść do takiej wody. To jest sprawa nieziemska. Gratulujemy i podziwiamy fart ducha i zdrowych organizmów. Teraz się już ubierajcie. A my jeszcze czekamy. Jeszcze czekamy na tych, którzy wędrują. No proszę, jak wspaniale. Kolejne zawodniczki w tej chwili do nas docierają. I to chyba nawet ze wspomaganiem. O proszę. I dwa razy z tyłu. Jakie wspaniałe mamy tutaj grupki. No pięknie. Bardzo się cieszymy. Piękny widok. To rodzina Szczepaniaków. Mamy tutaj rocznik 2016-2015. Bianka Szczepaniak i Maja Szczepaniak. Jest też Paulina i Sandra. No, wspaniale. Dziękujemy wam. I Antosia z Mirotca też do nas dotarła. Pozdrawiamy Antosiu. A za Antosią Justyna i Anna. Także tutaj mogą już odpoczywać. Trzy następne osoby wędrują w naszą stronę. Godzina 5 minut i 30 sekund. Witamy, witamy. Czy będą brawa? Bo cały czas tych braw jest troszkę za mało. Przecież, tak jak mówiliśmy, czasami większy wysiłek kosztuje ukończenie dystansu tych, którzy są z tyłu, niż tych, co przychodzili wcześniej. Nie? Agnieszka Kosmala, Ewa Puszka, Zdzisław Puszka, to przed chwilą zawodnicy, którzy odebrali medale. I znowu słoneczko, będzie troszkę cieplej, a ci z Państwa, którzy w tej chwili schowali się gdzieś w budynku albo przy budynku krążą, może to też, żeby zrobić pamiątkowe zdjęcie. Mam nadzieję, za chwilę wspólnie zgromadzą się przy scenie, żeby odebrać puchary, a później jeszcze wziąć udział w konkursie z nagrodami. Jaką formę, jak zdrowie? Dobrze. Pokaż medal, mogę zobaczyć? Bardzo ładny medal, Wałecki Bieg Charytatywny dla Radka, 28 stycznia 2018. To wszystko umieszczone. Wszystko na tym medalu się znajduje. Igrzyska Olimpijskie w Korei Południowej za tydzień, a my swoje wałeckie igrzyska zaczynamy już dzisiaj. I to jest właśnie ten dzień, gdzie mozaika sportów na całego zdominowała tutaj te wałeckie wybrzeże. Bo przecież był i bieg, i chód, i jazda rowerem, i nawet morsowanie, które można połączyć z pływaniem. Kolejni wchodzą do wody za chwilę. A my mamy jeszcze kogoś tutaj. Bardzo dobrze. Zapraszamy. Bo chyba pan jeszcze na mecie nie witaliśmy. Nie, to skoro nie witaliśmy, to powitamy teraz. Brawo! Witamy, witamy gorąco Agata Wilczyńska z Wałcza i Ewa Mielnicka dla odmiany z Wałcza. Dwadzieścia dwie osoby przeszły trasę, jeśli chodzi o mężczyzn. 51 pań, to w sumie mamy 73 uczestników. 126 kobiet na razie na trasie dobiegło. Już mamy razem, jak dobrze liczę, około 200 osób. I jeszcze panowie. Zobaczmy, gdzie tutaj mamy mężczyznę. 171. No to dołączmy do tego 171 osób. Około 400 zawodników. 370 osób w tym momencie łącznie przeszło, czy też przebiegło trasę. Plus pewnie grupka tych, którzy numerów z sobą nie mieli. Pozdrawiamy, witamy na mecie kolejnych sportowców. Tak, tak, brawo, brawo. Oczywiście. Witamy. No proszę, to kosiołek? Nie wiem, co to za zwierzątko tutaj na głowie tego młodego zawodnika się znalazło, ale wspaniała czapka. Dwóch mężczyzn już na trasie, a nawet na mecie. Franek i Grzegorz już dotarli. Brawo do pani Jasi, brawo! Pani Joasia z numerem 237, także ma uśmiech na twarzy i... Biegnę dla Radka. Dziś wszyscy razem w jednej drużynie. Joanna Rychlik-Łukasiewicz.
pani Joanna, czyli pani burmistrz. A więc cieszę się, że jest razem z nami. No i czekamy na kolejnych zawodników, którzy pewnie jeszcze gdzieś na horyzoncie za moment się pojawią. Ponieważ w tej chwili już zawodnicy wędrują albo biegną, to ja szybciutko jeszcze przypomnę listę sponsorów. Za momencik. Szanowni Państwo, tak jest, witamy tych, którzy powolutku wędrują, bo przecież nie o czasy tu chodzi, tylko o wspólną inicjatywę i udział w imprezie, jaka jednoczy nie tylko Wałbrzych. Dziękujemy tym, którzy teraz powolutku do nas dotarli i odbierają medale. Zanim będziemy dekorować, ja już tę listę mam, to pozwólcie, że przypomnę, kto całość sponsoruje. Urząd Miasta Wałbrzych w pierwszej kolejności. Pozdrawiamy raz jeszcze władze miasta, które razem z nami się bawią. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu. Witamy panią dyrektor. Stowarzyszenie Daj Radość Niepełnosprawnym Romuald Wycisła. Państwo Franaszek, Admiral Hurtownia Artykułów Sportowych Grzegorza Maciejasza, Cymes, Igor, Miss Fotobudka Katarzyna Osów. Zapraszamy. A tu kolejne brawa dla ATF, sponsora z Mirosławca i dla kolejnych zawodników, którzy są na mecie. Patronat medialny to Jezierze Wałeckie, firmy wspierające, Athletic Gym w Wałczu, Siłownia Puls, Stowarzyszenie Aktywnego Wału Pomorskiego, Galeria Piotra Mielon, Stajnia Megal z Krzakosz, Bowling Kowacz, Top Secret Wałcz, Stylowe Włosy Natalia Szkudelska, Justyna Mruzek, Diet Coaching Patrycja Sankowska, Fines Wałcz Anna Grinkiewicz, Salon Fryzjerski Styl, Katarzyna Hauser, Mary Kay, Beata Kamińska, Coca-Cola Mirka Andruszkiewicz, Admiral Wałcz, to już mówiłem, no i także osoby, o których za moment, bo tu widzę jeszcze mamy grupę zawodników. Wiktoria, Marta, Halina, Jerzy, Krystyna, oni wszyscy teraz do nas dotarli. Nasi kochani Wałczanie, którzy z linkami przemierzyli 6 km z hakiem. Daria Puszka, to już mówiliśmy nieraz i pewnie będziemy jeszcze wspominać. Grzegorz Puszka, Sylwia Prędecka, Damian Graćkowski, Jacek Ziemiański, Basia Nowoczewska-Ziemiańska, Agnieszka Małaszko, Ania Grudka, Maciej Żebrowski, Jolanta Parandyk, Anna Muraszewska, Roman Wiśniewski, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych, Ewa. Dzień dobry, pozdrawiamy pana serdecznie. Witamy na mecie. Tak, skończyła pani w dobrym zdrowiu i ze znakomitym, wspaniałym uśmiechem na twarzy. Godzina i 12 minut plus 30 sekund. To jest w tej chwili ten czas, który mamy na zegarze. Myślę, że za moment się tutaj pożegnamy ten głośnik, który, no, powiem szczerze, daje radę i będziemy witać się przy podium, a później konkurs z nagrodami. Myślę, że to wszystko sprawnie przebiegnie i będziemy mogli powiedzieć, że ten był Wydla Radka, który na pewno jest szczęśliwy z tego, co dzieje się w jego imieniu, zostanie sfinalizowany. Czekamy na kolejną grupkę zawodników. Przypomnę, że dla Radka także odbyły się koncerty w Wałeckim Centrum Kultury oraz wiele innych akcji, które tutaj miasto Wałcz i przyjaciele wspólnie skonstruowali, wspólnie wymyślili. Ja już patrzę na tablicę, na której pojawią się za chwilę kolejne nazwiska. Regina Miller, witamy, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jolanta, pani Regina, czyli mama Radka, no proszę, witamy serdecznie, jakże miło, że jesteście. Bardzo się cieszymy, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Wspaniale. Bardzo miło widok, że tutaj ta grupa z panią Reginą na czele dotarła, także prosimy przekazać pozdrowienia Radkowi i pamiętać, że my tu wszyscy razem z nim jesteśmy i razem z nimi w jednej drużynie występujemy.
pani Regina już przed momentem razem ze swoją rodziną, z przyjaciółmi dotarła także. Pozdrawiamy raz jeszcze panią Reginę i pozdrawiamy kolejną grupę, która dociera. Julia Burkhardt z Wałcza, z Piecaczkiem. Może nawet po drodze był czas na zjedzenie bułki, a jeżeli nie, to teraz na Grochówkę zapraszamy. Godzina 14,5 minuty. To czas, który minął od momentu, w którym się wspólnie spotkaliśmy na starcie. Tam, gdzie te białe chorągiewki, być może już zdjęte, ale pobywały przed chwilą, przed dłuższą chwilą w samo południe. Zapraszamy, zapraszamy, czekamy na Was. Marsz, koniecznie marsz Nordic Walking. W regulaminie była taka informacja zawarta. Zawody marszowe odbywają się dzisiaj nad Jeziorem Wałeckim. Nie są to imprezy sędziowane przez profesjonalistów, a więc troszkę inne zasady obowiązują. Niemniej na pewno najważniejsze, i to jest fakt, jest ukończenie naszych zmagań, naszego współzawodnictwa. Pani Danuta Gajewska i pani Beata Trzcińska już na mecie. Panie także przeszły cały dystans. Pozdrawiamy, no i cieszymy się, że także udało tę trasę pokonać. Niekończący się tłum, taki zdrowy, radosny tłum gorących serc, który w dalszym ciągu tutaj na mecie kotłuje. I tutaj na końcu grupa, która będzie jako ostatnia witana przez nas przymać. Uśmiechamy się, mamy tutaj dla Ciebie, młody przyjacielu, coś dobrego. Mamy zupę, mamy medal. I już nie patrzymy, jak się smucisz, nie chcemy Cię denerwować, ale jesteś mistrzem świata, chłopie. Brawo, brawo, witamy. Jesteście już razem z nami. I Sylwia Prędecka, która domyka całość do takiego na zadanie. Słuchajcie, nie wiem, czy ktoś jeszcze mnie słucha, bo pewnie macie już dość, ale jeszcze was chwilę pomęczę. I jedna duża prośba. Wielkie brawa dla wszystkich! Jesteśmy w komplecie! Godzina 16:45, za chwilę pewnie trochę muzyki od Norberta, a później, słuchajcie, rozpoczniemy dekorację. Przypominam, mamy w zanadrzu puchary dla najszybszych biegaczy, dla tych, którzy najszybciej maszerowali, i potem jeszcze konkurs z nagrodami. Już biegliśmy.